Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj z wnętrza John Deere'a 7730. Dzisiaj mamy wtorek, 20 czerwca. I lecimy z rzepakiem. Mamy już te przyczepy zahaczone. Dwie zbożówki. I lecimy na ujście. Rafał tam z przodu jedzie John Deere'em 7720. I pomału lecimy na skup. Jaka jest cena, to powiem wam szczerze, że się wcale właściciela nie będę pytał, bo myślę, że na obecną chwilę to jest niestosowne pytanie, także się wcale tam w ogóle nie będę pytał, jaka jest cena. Co mnie to obchodzi tak naprawdę? Także wczoraj załadowali już zestawy, a dzisiaj lecimy na ujście. Zobaczymy, jakie tam będą kolejki. Jak to tam wszystko będzie wyglądało. Także taką mam dzisiaj puchę. I lecimy. Dokulaliśmy się do ujścia. Pchają się wszyscy tymi samochodami, jeden przez drugiego. Jakby się powściekali. Także pierwsze kilometry w tym sezonie można powiedzieć za mną. Rafał tam śmiga z John Deere'em. O, tutaj kosiarze ostro trawę koszą. I jedziemy Czankowską górą pomału na dół. Można powiedzieć, że żeśmy cały ruch wstrzymali. No, ale niestety. Jestem ciekaw tam, jak tam będzie na tym skupie. Czy będą kolejki, czy to nam szybko pójdzie. Zobaczymy. Już naprawdę bardzo dawno tam na tym skupie nie byłem. Ostatnio to chyba z Rafałem szóstką. Kiedy to było? No i mamy zielone, ruszamy ostro z kopyta. Czuję, że nie zdążę, ale może się uda. Mi się udało. Jedziemy przez rzekę Notecz. Będziemy mieli w ujściu remontowane te mosty. Obok mają być postawione tymczasowe. Chciałoby się powiedzieć, że na razie się nic nie dzieje, ale no coś tam się dzieje, bo wycinali tutaj to wszystko.
tutaj już na rzece Gwida tutaj podbijali takie pale, tylko rury. I obok mają być mosty tymczasowe. No widać, że ekipa remontowa budowlana już jest, coś się dzieje. A my pomału dojeżdżamy. No i dojechaliśmy na miejsce. Rafał tam zjedzie z przodu. Ustawiamy się w kolejkę i będziemy czekać. Zobaczcie, jakie żeśmy dostali ładne kamizelki gościa na terenie zakładu. Co takie ustrojstwo nosić? Jeden kierowca ciężarówki mówił, że niby rzepak po 1700. Także pewnie coś koło tego będzie. My na razie jeszcze czekamy. Którą mamy godzinę? Minęła 8. Także już trochę czekamy, ale się ruszyło, także myślę, że za chwilę wjedziemy. Rafał tutaj stoi z załadowanym zestawem, a ja obok. No i udało się, wbijam się w końcu na wagę. Rafał już jest zadowolony. No i udało się, rozładowaliśmy się. Mój zestaw pełen 30, tam było chyba 1880, a na pusto ciągnik z przyczepami 14920. Jedziemy teraz do Jabłonowa załadować się jeszcze raz. Rafał już pojechał, także zobaczymy. Mamy godzinę. Jaka mamy godzinę? Godzina 9, także do zobaczenia później. I've been living life right, like I could just die.
korzystałem. I wjeżdżamy na magazyn. Ładujemy kolejny, drugi kurs. Ładujemy się i lecimy na ujście. No i jestem już załadowany. Lecę z kolejnym zestawem. No i się pomału dokulałem do ujścia. Ale dzisiaj daje, naprawdę jest cieplutko. Wszyscy na działkach, widzę, już ostro walczą. No, żeby nie było dzisiaj tego transportu, to pewnie też bym był na działce. I pomału jedziemy Czankowską Górą na dół. Traktor swoje waży, to przyczepy pchają. I Czankowska Góra za nami. Zielona, jedziemy. Przejeżdżamy przez rzekę Noteć. No i stoimy, czekamy na wjazd na drugi most nad rzeką Gwdą. Coś tam robią już budowlańcy tutaj przy tym moście i no niestety trzeba zaczekać. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No i dojeżdżamy już do skupu. Widzę z daleka, że kolejki nie ma, także może szybko pójdzie. Już na miejscu, kamizeleczkę mam ubraną i idę się rozeznać, jak tam sytuacja wygląda. Widzę, że za mną akurat też ktoś przyjechał, także można powiedzieć, że mi się udało. Także drugie kółko za mną i raczej ostatnie dzisiaj. Mogę wjeżdżać na wagę, także atakujemy. Zamieniliśmy się z Rafałem ciągnikami, on już pojechał ładować, a ja zostałem tutaj na skupie i czekam na rozładunek. Mogę już wjeżdżać. Powiem wam, że ten 7720 to naprawdę pięknie chodzi.